Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym już spotkaniu. Dzisiaj będziemy prezentować i sami się będą prezentować Państwo, ubiegający się to kandydaci o ławę radnego w Radzie Miasta. Pracuję w drugim liceum ogólnokształcącym w Grudziądzu i chciałabym Państwu przedstawić dwa najważniejsze priorytety, z którymi idę do wyborów do Rady Miejskiej Grudziądza. Pierwszy to jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Proszę Państwa, pandemia odsłoniła słabość, z jaką musimy się borykać. To, że młodzież komunikuje się obok siebie online, nie znaczy, że siebie wzajemnie nie potrzebują. Pandemia spowodowała to, że od siebie byli odseparowani i niestety, mili Państwo, to sprawiło, że mamy coraz więcej prób samobójczych i tak te niektóre próby kończą się po prostu śmiercią. Proszę Państwa, skandalem jest to, żeby na całą szkołę, gdzie jest 500-600 dzieci i młodzieży, powiedzmy, był jeden pedagog i jeden psycholog. To jest niemożliwością, nawet jeśli codziennie by się przyjmowało ileś osób, niemożliwością, żeby wszystkich wysłuchać, porozmawiać i żeby młodzi ludzie czuli się zaopiekowani. My, nauczyciele, naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, ale też my potrzebujemy czasami wsparcia. Nie powiem, że czy zostaliśmy sami. Ja myślę, że to jest tak, że pedagodzy i psychologowie za mało zarabiają. Taki psycholog woli pewnie, no mówmy sobie szczerze, płaci podatki, utrzymuje rodzinę, woli być w gabinecie prywatnym, niż mieć małą stawkę w szkołach. Zróbmy wszystko, żeby godnie tych ludzi po prostu opłacać, żeby oni chcieli pracować na etatach w szkołach. Bo proszę Państwa, z naszymi dziećmi trzeba rozmawiać, a nie do nich mówić. To jest mój pierwszy priorytet, który jest dla mnie po prostu świętością, żeby dzieci i młodzież czuły się zaopiekowane, czuły się potrzebne i żeby zawsze mogły liczyć na dorosłych. Drugim moim priorytetem jest to, że tak bardzo brakuje w naszym mieście cmentarza dla zwierząt. Nie będę mówiła jakiegoś grzebaliska, po prostu cmentarza dla zwierząt. To miejsce chyba z 8 lat temu wyznaczył Zenon Różycki. Ono znajduje się za Kobylanką, jest to piękny kawałek lasku. Tam nie trzeba wycinać żadnych drzew. Wystarczy to usprzątnąć, nadać temu sens i nasi pupile mogą być godnie pochowani. To jest dla mnie też taki drugi rodzaj zobowiązania wobec Państwa. Dziękuję bardzo. Chciałbym zrównoważonego rozwoju z każdego z osiedli, które znajduje się w naszym okręgu. Natomiast powinniśmy jako zacząć od tych osiedli, które są najbardziej zapomniane przez obecną władzę. I takim osiedlem jest osiedle Mniszek, w którym obecnie kończony jest remont ulicy Tatrzańskiej, który jest tak naprawdę pierwszym remontem od kilkunastu lat. I tak naprawdę, mówiąc pół żartem, pół serio, osiedle Mniszek jest takim najbardziej nieszczęśliwym osiedlem, bo dla przykładu, tam gdzie Zarząd Dróg Miejskich posiada dokumentację projektową i może ogłosić postępowanie przetargowe, na przykład na ulicę Lubuską, Dobrzyńską czy Żuławską, to nie mamy finansowania. A natomiast tam, gdzie jest finansowanie, to jest remont dróg w ramach programu Polski Ład, nie mamy dokumentacji. Musimy także sobie zdawać sprawę, że pieniądze, które będą przydzielone Grudziądzowi w ramach Krajowego Planu Odbudowy, musimy wykorzystać do końca sierpnia 2026 roku. Wydaje mi się, że miasto nie jest odpowiednio przygotowane do tych projektów. I tak to niestety wygląda skoordynowanie, a raczej brak skoordynowania działań obecnego pana prezydenta Macieja Glamowskiego. Jednym także z moich pomysłów, czy takich przywrócenia tak naprawdę dobrych projektów jest powrót Grudziąckiej Ligi Halowej w piłce nożnej na osiedlu Mniszek, lub można to bardziej rozbudować, na przykład w innych halach te rozgrywki mogą się toczyć. Takie rozgrywki od lat rozgrywane są w Świeciu i bardzo są przychylnie nastawieni mieszkańcy tego miasta, więc wydaje mi się, że w Grudziądzu taki projekt miałby sens. Szanowni Państwo, dzień dobry. Moje doświadczenie z samorządem ponad 40 lat. Chciałabym to wykorzystać, zasiadając w Radzie Miejskiej. Ostatnie kilkanaście lat moją pasją i zawodem to jest transport, komunikacja. W tym zakresie organizowałam komunikację miejską, komunikację gminną,
I teraz ostatnio komunikację powiatową. Chciałabym bardzo wrócić do tematu analizy obowiązujących rozkładów jazdy, dlatego że obserwuję od jakiegoś czasu parkingi przy zakładach pracy. One się powiększają. A co jest powodem? No na pewno nie to, że na pewno to, że nie chcemy wszyscy jeździć samochodem. Chodzi o połączenia. Czy rozkłady jazdy są tak przygotowane, abyśmy mogli do tych zakładów pracy dojechać? Były ostatnio prowadzone badania napełnień. Chciałabym wrócić do tej analizy. Co z niej wynika? Bo jednak szereg uwag w mediach społecznościowych się pojawia na temat rozkładów jazdy. Kolejnym moim takim priorytetem byłoby zorganizowanie połączenia komunikacyjnego do Rudnika. Nie tylko w sezonie, ale to połączenie całoroczne. To nie chodzi o to, żeby ten autobus jeździł tam co 20 minut, co pół godziny, ale żeby ten autobus się pojawił w takim czasie, żeby można było dojechać do szkoły, do pracy, czy osoby normalnie na zakupy, żeby te osoby mogły pojechać i wrócić. Innym moim takim zadaniem chciałabym zorganizować, żebyśmy wspólnie z miłośnikami komunikacji, z mieszkańcami zorganizowali za 2 lata wystawę poświęconą naszym tramwajom. Wszędzie się szczycimy, że nasze tramwaje są jedyne, które jeżdżą przez Stare Miasto. Za 2 lata będzie 130 lat. Zorganizujmy wystawę w naszym muzeum poświęcone temu zagadnieniu. Jest mnóstwo osób, które podziwiają ten nasz tramwaj jadący przez Stare Miasto, więc to byłby kolejny taki cel, organizując miłośników, naszych mieszkańców do tego zadania. Innym zadaniem jest współpraca. Pamiętajmy, że Grudziądz jednak powiązany jest z okolicznymi gminami, bo tu przyjeżdża młodzież do szkół, tu przyjeżdżają mieszkańcy gmin do pracy. W ubiegłym roku rozpoczęto współpracę ze wszystkimi gminami, również z miastem, na temat utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego, czyli współpraca. Jest to bardzo ciekawy temat, żebyśmy mogli do tego wrócić w nadchodzącym czasie. Współpraca z gminami, współpraca z rozwijającym się powiatem, bo widzimy jednak, ile tych autobusów jeździ i tutaj jest ważny cel też w tym zakresie. Dziękuję. Jestem analitykiem bezpieczeństwa i właśnie bezpieczeństwo jest tym tematem, którym chciałabym się zająć, będąc radną Rady Miasta Grudziądza. Chciałam zauważyć, że Grudziądz jako miasto nie jest kompletnie przygotowane na wypadek jakiegokolwiek konfliktu. Czas pandemii wykazał, że w mieście nie działają żadne procedury bezpieczeństwa. Po prostu kompletnie nikt się tym nie interesuje. Nie mamy dróg ewakuacji, nie mamy wyznaczonych punktów zbiórek, nie mamy schronów, miejsc schronienia. To znaczy te miejsca są, tylko one nie nadają się w tej chwili kompletnie do użytku. Ja uważam, że w tej chwili, najpierw czasy pandemii, później wybuchu konfliktu na Ukrainie pokazały, że zdarzyć może się wszystko i my powinniśmy być po prostu do tego przygotowani, żeby mieszkańcom zapewnić podstawowe warunki. Powinniśmy mieć prężnie działający szpital, który jest szpitalem wysokospecjalistycznym, a w tej chwili nie mamy udarówki. Więc jest to kluczowe dla mieszkańców, żeby szpital po prostu zaczął działać. My nie potrzebujemy 4, 5 czy 10 dyrektorów. My potrzebujemy lekarzy w tym szpitalu. I według mnie to jest najważniejsze. Kolejna kwestia, która jest moim konikiem, jestem inspektorem do spraw zwierząt, o czym pewnie większość ludzi wie, że grudziąckie schronisko w tej chwili nie przyjmuje zwierząt, kotów wolno żyjących, które są kotami chorymi i roznoszą wirusa. Jeżeli FIP czy FELF, choroby zakaźne są roznoszone wśród populacji, a pracownik schroniska mówi publicznie, że zwierzę trzeba wypuścić w miejsce bytowania,
to jest to stwarzanie zagrożenia bezpośrednio dla reszty populacji. I ja tematami ludzi, zwierząt i bezpieczeństwa ogólnie chciałabym się zajmować w Radzie Miejskiej. Dziękuję bardzo. Mamy dzisiaj już ostatnią naszą okręgową konferencję prasową, także jako liderowi listy pozostaje mi spuentowanie naszych pomysłów. Tak jak wspomnieli koledzy z listy, Grudziądz potrzebuje dobrego skomunikowania. Grudziądz potrzebuje dobrej sieci dróg, ale również transportu publicznego. Myślę, że naszym priorytetem powinno być połączenie skomunikowania miasta właśnie z miejscami wypoczynkowymi, takimi jak chociażby Rudnik. Grudziądz, to co wybrzmiało też na wcześniejszych konferencjach prasowych, powinien rozwijać swój potencjał, jeśli chodzi o uzdrowisko. Myślę, że możemy rozważyć budowę tężni solankowych. Nie są to znaczące koszty. Na pewno nasze miasto stać byłoby właśnie na taką inwestycję, która mogłaby pozwolić wypocząć naszym mieszkańcom, ale również podnieść walory turystyczne naszego miasta. Grudziądz ma oczywiście bardzo duży potencjał turystyczny ze względu na swoje walory historyczne. Dlatego ciekawym pomysłem byłoby również powstanie zabytkowej sieci tramwajowej, takiego zabytkowego tramwaju historycznego, który poza funkcją transportową mógłby również podnieść właśnie walory turystyczne naszego miasta. Stworzyłoby to pewnego rodzaju synergię pomiędzy właśnie turystyką, uzdrowiskiem oraz funkcjami właśnie historycznymi, edukacyjnymi i turystycznymi naszego miasta. Tak jak wspomniała koleżanka Monika, Grudziądz potrzebuje odpowiedzialnej obrony cywilnej. Jako władze miasta musimy zapewnić bezpieczeństwo blisko 100-tysięcznego miasta poprzez procedury, poprzez zadbanie o właśnie to, jak mieszkańcy mają się zachować w kryzysowych sytuacjach. W Grudziądzu mieścił się kiedyś największy garnizon wojskowy w Polsce, ale obecnie również mamy jednostkę wojskową, która w pewien sposób może mieć też, przyczynić się do większego wpływu na działania wojskowe w naszym regionie. Na koniec chciałbym wspomnieć również o kwestii, która może bezpośrednio dotyczy wyborów samorządowych, ale jednak toczy się obok nas. Chodzi o protesty rolników. Kwestie z tym związane najprawdopodobniej rozwiążą się dopiero w toku kampanii europarlamentarnej, która czeka nas w przyszłym miesiącu, a zakończy się w czerwcu. Jednak jako władze miasta nie powinniśmy w żaden sposób eskalować tego konfliktu, który może właśnie narastać pomiędzy rolnikami a mieszkańcami. Jako kandydaci czasu Grudziądza rozumiemy postulaty rolników i w większości je popieramy. Jesteśmy za tym, żeby rolnicy mogli swobodnie protestować i wyrażać swoje postulaty, a nie możemy doprowadzać do sytuacji, w której te protesty eskalowałyby i antagonizowały społeczeństwo. Taką propozycję złożył kandydat Platformy Obywatelskiej w Toruniu na prezydenta, który sugerował, żeby miasto zabroniło rolnikom protestów i nie wydawało po prostu zgody, tylko siłowo rozpędzała te protesty. Więc jest to, naszym zdaniem, jest to zupełnie niepotrzebne zagnianie tej sytuacji i ani nie rozwiązuje tego problemu, a może tylko niepotrzebnie antagonizować mieszkańców z osobami protestującymi. Mamy nadzieję, że takich pomysłów w naszym mieście no nie będzie, chociaż tutaj prezydent obecny również ma poparcie Platformy Obywatelskiej, ale liczymy, że Grudziądz nie będzie wchodził w taką wojnę ideologiczną, tylko skupi się na problemach naszych lokalnych mieszkańców. Dziękuję. Przyszedł moment podsumowania. Jak widzicie, Państwo wszyscy są przygotowani do piastowania swoich zaszczytnych urzędów radnego Rady Miasta, a ja mogę tylko wyrazić zgodę, że jeżeli Państwo wybierzecie nas i mnie jako kandydata na prezydenta, to nie będziemy zapominać. Będziemy zawsze pamiętać, że osiedla to też miasto. Że podatki nasze nie mogą być tylko przerabiane na beton. Widzicie Państwo, co osiedle, co okręg, to mamy inne problemy. Te ludzkie, one są dla nas wszystkich. Zawsze ludzki problem jest najważniejszy. Dla każdego z nas i dla Państwa. Dlatego uważam, że
Trzeba wrócić do tych normalnych stosunków między mieszkańcem a władzą. Władza nie może tylko siebie promować, władza po prostu nie może się odrywać. Teraz mamy jakiś taki czas, że władza tylko myśli o sobie. Ta na górze, ta na dole, ta z boku, każda. My chcemy po prostu być inni. Dlatego uważam, że to, co było tutaj postulowane, chociażby z tych mniejszych, park zdrojowy, park wypoczynku na każdym osiedlu. Naprawdę miasto na to stać. Do tej pory nikt nie chciał o tym myśleć. Najważniejszą rzeczą, tak jak tutaj koleżanka mówiła też, trzeba pamiętać o schronach, o festynach osiedlowych, nie tylko jeden w mieście, a na każdym osiedlu. Są zespoły, są ludzie, którzy chcą to przygotować i chcą w końcu mieszkańcy, którzy chcą też zobaczyć, które osiedle zorganizuje lepszy festyn. Jest to bardzo fajna sprawa i będziemy po prostu to Państwu przybliżać. Natomiast opieka psychiatryczna. No proszę Państwa, jak możemy mówić o opiece psychiatrycznej, jak ten prezydent i ta Rada Miasta pozwoliła na zlikwidowanie jednego oddziału psychiatrycznego. No, były dwa dla dorosłych, jest jeden. Gratuluję pomysłów. I proszę Państwa, najważniejsze rzeczy dla nas to są właśnie programy dla młodych i programy dla seniorów. I to, co tutaj koleżanka mówiła, Teresa. Tramwaj. Dlaczego my jesteśmy tylko ciągle nastawieni na jeden ciąg tramwajowy? Rząd, Strzemięcin i Dominiszka. Trzeba pomyśleć, nas na to stać. Trzeba opracować wniosek. Trzeba przede wszystkim złożyć do Unii Europejskiej po pieniądze i wybudować linię tramwajową, która będzie biegła przez lotnisko, będzie biegła koło szpitala, przez Rudnik do Mniszka, ale do centrum Mniszka. Nie to, co dzisiaj Rada Miasta proponuje pan prezydent. Do torów, a później przez te tory radźcie sobie. Nie, nie, nie. Do centrum Mniszka. I nas na to stać. No i to jest najważniejsze, jeszcze będziemy bronić bynajmniej ja, bo Państwo jesteście z innego okręgu, ale ja po prostu będę powtarzał na każdej konferencji, nie wyrażam zgody na spalarnię śmieci na lotnisku. Koniec, kropka. Myślę, że Państwo będziecie wyrazicielami moich życzeń krótkich. Życzymy wszystkim Państwu spokoju, zdrowia i wzajemnego szacunku, wzajemnej miłości.